Zdecydowanie uważaj na to, co przesyłasz, ponieważ możesz po prostu zostać zbanowany. Przed rozpoczęciem filmu pamiętaj, aby kliknąć subskrybuj. Teraz przejdziemy sobie do tego filmu. Roblox jest słynny z banowania ludzi z dość absurdalnych powodów, będąc grą skierowaną do dzieci. Oczywiście mają one dość surowe środki bezpieczeństwa, a jeśli są nawet choćby trochę zepsute lub przetestowane, istnieje ryzyko zbanowania, ale czasami nawet tak nie jest, a ludzie znajdą się całkowicie zbanowani, a nawet bez żadnego powodu. W dzisiejszym filmie, w którym pokażę Ci 5 sposobów na bana w Roblox w jakiś głupi lub całkiem normalny sposób. Jeśli kiedykolwiek zostajesz zbanowany w Roblox, powiedz mi, co się stało w komentarzach poniżej. I bez dalszych kroków przechodzimy do filmu. Numer 5 Najbardziej normalna rzecz, za którą możecie zostać zbanowani na Roblox, jest hakowanie. Bo jeśli ktoś was zgłosi, no, to macie na pewno już od razu bana, ponieważ hakowanie jest z najgorszych rzeczy na Roblox, które możecie zrobić. Jeśli kogoś zobaczycie na Roblox, jak hakuje, to polecam od razu zreportować hakera. Przechodzimy do numeru 4. Jak już większość osób zna, są to darmowe strony na Robuxy. Teraz wam powiem, co może się z wami stać, jeśli wejdziecie na taką stronę. Możecie dostać cookie loga, czyli ktoś wam może się wkraść na konto Robux bez problemu i usunąć ci konto lub wykraść Robuxy. Jeśli na tej stronie będzie pisać, podaj hasło lub e-mail. To nie podawajcie, bo mogą wam się zalogować na wasze konto, więc jeśli ktoś wyśle ten link w Roblox, to zreportujcie go najszybciej, żeby dostał bana. Numer 3. Jak już znacie, doda jak dodajecie jakieś zdjęcie na Roblox, to polecam uważać, żeby nie dodać jakichś nieodpowiednich zdjęć lub nawet swojej twarzy. Bo za to możecie dostać perm -bana na Roblox. Numer 2. Spamowanie. Jeśli będziecie spamować na czacie lub gdzieś indziej na Roblox, to grozi nawet perm-banem. Więc jeśli chcecie coś napisać, to tylko jeden raz lub dwa. Numer jeden. Najgłupszy ban na Roblox, czyli powiedzenie słowa tak. Tak, dobrze słyszeliście. Ludzie nieraz dostają bana za powiedzenie słowa tak na Roblox, ale nie bójcie się, bo jest to bardzo mała szansa, żeby dostać bana. Więc możecie sobie to mówić bez problemu. Ale istnieją takie przypadki, więc uważajcie w każdym razie koniec dzisiejszego filmiku. I mam nadzieję, że spodobało wam się. Jak wspominałem wcześniej, dajcie mi znać w komentarzach poniżej, jeśli kiedykolwiek zostaliście zbanowani, i jaki był tego powód. Osobiście nigdy nie miałem z tym, ale jak śmieszne, niektóre z nich powody są takie że nie byłbym za bardzo zaskoczony, gdybym został zbanowany. Jeśli podobał ci się ten film, pamiętaj aby z... lajka i zasubskrybować. Co dla mnie? Mam nadzieję, że wszyscy spędzicie niesamowitą resztę dnia i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa.